Kilku, gdzie my jesteśmy, dlaczego my tu stoimy i dlaczego chciałbyś się umyć? Umyć jak umyć? Naprawdę tak naprawdę powinienem umyć samochód. O, bo przecież pogoda, jak widać, nie rozpieszcza. Wystarczy, znaczy, umyć zacznie padać zaraz, na pewno. No to tak, ale i tak zacieki będą. Ja akurat mam o tyle dobrą sytuację, że specjalnie mam dobrany taki szary kolor, na którym niewiele widać zabrudzeń, więc tak naprawdę do myjni jadę, powiem szczerze, kilka razy w roku. A szarą myszką to ty nie jesteś, mój drogi. No, nie jestem, ale jak już jadę do myjni, to w 90% przypadków spotykam się z urządzeniami firmy Erle. Niemieckiej firmy Erle. Tak, dokładnie. Firma Aqua to ich wyłączny tutaj przedstawiciel na Polskę. Ale dlaczego tutaj stoimy? Chcemy wam powiedzieć, że Erle to nie tylko myjnie samochodowe. To mnóstwo specjalistycznego sprzętu do czyszczenia. I za chwilę wam go pokażemy. Zwłaszcza do czyszczenia maszyn budowlanych po ciężkiej robocie. Ale nie tylko. Zwróćcie uwagę na te małe, przenośne, jeżdżące myjki pod ciśnieniem. I działa, działa, uważaj. Żadnego... Czy możemy... I jeszcze raz po gościu. Nie, powiem ci, ma niezłe ciśnienie. Oblałeś faceta. No, opryskałeś. No, no. Co zrobić? Miał okazję przekonać się, z jaką mocą ten sprzęt działa. Ale wiesz, że po 20 sekundach ten sprzęt się zaraz wyłączy. O, właśnie mało, się wyłączy. O, mało tego, jest cały czas gotowy do użycia. Mógłbyś wziąć, rozebrać, ja cię umyję, jak chcesz. W każdej sytuacji możemy to zrobić. Jeśli chodzi o każdą sytuację, to pokażemy wam wyjątkowe urządzenie. To jest poezja, to jest maszyna moich marzeń. Gdybym miał, słuchaj, otworzyć taką przydomową myjnię do różnych urządzeń, maszyn, samochodu, wybrałbym na pewno Erle i ten model. A dlaczego? Maszyny to nie tylko, uwaga, chyba pada. Pada i dobrze, niech pada. No dobrze, a niech pada, poświęcimy się dla Erle. Tak naprawdę, uwaga, co jest bardzo ważne. Tą maszyną możemy pracować wszędzie. Nie musimy mieć energii elektrycznej, żeby funkcjonowała. Dlatego, że możemy tutaj wlać do zbiornika odrobinę oleju, ropy inaczej mówiąc, i odpalić silnik. I już jest wszystko gotowe do pracy. A zbiorniki są dwa. Jeden oczywiście na ropę, o której mówił Zbyszek, a drugi na chemię. Jest napisane, proszę. Żeby się nie pomylić. I co ważne, urządzenie posiada możliwość podgrzewania wody, a to ma niebagatelne znaczenie przy usuwaniu wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Gorąca woda, dobra chemia i wszystko będzie umyte, w którym miga oczywiście odpowiednie ciśnienie, bo to też ma znaczenie, spowoduje, że każde urządzenie, każda maszyna, budowlana czy nie, w którym miga będzie czysta. Pamiętajcie więc, że Erle to nie tylko myjnie samochodowe, bo z tym się najczęściej spotykamy, to także takie urządzenia. A mówiłeś już, że ta maszyna może pracować w trybie ciągłym? O tym nie mówiłem. A widzisz, tak, w trybie ciągłym, ile godzin chcemy, ta maszyna może tyle pracować. Przez 16 godzin nie ma żadnego problemu, tylko trzeba znaleźć cierpliwego i wydajnego pracownika, który tyle wytrzyma, bo z tą maszyną wszystko jest możliwe przez nieograniczoną ilość czasu. Gdybyście chcieli się dowiedzieć dodatkowych rzeczy, uwaga, o produktach firmy Erle polecamy. Firma Aqua to ich oficjalny dystrybutor w Polsce.